Cześć, manko, tutaj Xalion i zapraszam na kolejny odcinek z serii Minecraft X-Pack. I stała się rzecz dziwna, ponieważ pokazuje mi, widzicie, w lewym górnym rogu dzień pierwszy. Cholera wie czemu, ale ktoś się i tak prosił o wpierdziel. O, zszedł na strzała. Nie wiadomo, czemu jest dzień pierwszy. Nie wiem, wszedłem i coś się stało. To nie ja. I dzisiaj... Kurde, ale te lagi mnie wkurzają. Tak jakby te mody już nie mogły wyjść. O, ty szalony gadzie. I żebym nie wydał tej nowej paczki, no. Szalony. Padaj, chłopie. No, a teraz już chrzanić, co? Przynajmniej mamy upieczone mięsko, kolejne KFC. O, tutaj jest też, widzę, spawner. To jest nie... Tutaj to wam... Mówię, że to wszystko przez te spawnery, tutaj. Te spawnery po prostu strasznie zamulają ze względu na to, że po prostu są te animacje takie durne. Heh, ciota, nie umie strzelać. Snowballa wyrzucimy. O, 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 ale ich tam nawaliło. Kociak chyba dostał od czegoś. Aha, od tego. Od niedźwiadka. A ich wystrzelałem. Tragedia. Ty, zabiłeś kota. Nie wiem, czy jesteś jego świadom. To jest mój przyjaciel. Dobra, idziemy tutaj. Do środka wbijamy, nie? O, ten sobie widzę siadł. Ale nie na długo, już musiał zginąć niestety. Ja bym bardzo nie chciał się spotkać z tym duchem jednak. O, wow, wow. Ale tutaj kompadów dużo. Jep, 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 jep. Szczylomy. O, duszek jest tam. No, się wykluły teraz, no, bez jaj. Łani tutaj nawaliło. Nie ma co. No musiał mnie teraz podpalić. No świetny drop wam powiem. Creeper! O! Ładna ruda. No i jeszcze deszcz pada. No, no kurde. Jasny gwint. Dzień dobry. Okej. Okay. Zejść do podziemi jakiś? O kurczę, no tutaj o podziemiach nawet nie słyszałem, tylko że nie mam tych pochodniałków. Wysadź na nich, chłopie, wysadź, wysadź, wysadź ich. Pizdu, dokładnie. Ale no nie aż tak, gościu. No ja nawet nie wiedziałem, że tutaj jest tak porządnie pod spodem wygenerowane to wszystko. Nie ma nic ciekawego oprócz KFC standardowo. Dzień dobry. Coś tam może widzicie, mam taką nadzieję. Oj, 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 dobra, robi się niebezpiecznie. Gdzie jest wyjście? Robi się niebezpiecznie, a ja chcę jakoś wrócić jeszcze do domu, nie? Wypierdzielaj. Szarżujemy. O, się wysypali. Co on na mnie wrzucił? Slowness, super. Duszki. Ile tych duszków w ogóle? Tam by trzeba teraz jakoś wyjść, ale jak? Pewnie wyjście z jakiejś drugiej strony, albo coś w ten deseń. On jakiś taki, kurczę, nie chciał mnie bić. O, diamond, diamond, diamond. Diamondem to nie pożałuję.
Wszystkich z łuku będę zabijać dzisiaj, no bez jaj. O, jaka szkoda, że pan spadł. No jaka szkoda, że pan znowu spadł. O, jak się ten uchylił od strzału. Ciekawe jak tam moja zbroja. Trzyma się, dobrze. Jak się trzyma, to jest gitara. Póki co jest dobrze, bo fajnie ich zabijam z tych wszystkich łuków i tym podobne. O kurczę, leczący pan. Zło wcielone. O, jest wyjście na górę. Bardzo dobrze. Dzień dobry. O, ja tutaj w ogóle armii. Cały ten. Całe wojsko. Jep. O, na koniku? Nie, wydawało mi się. Dobrze, że bez łuków. To ja sobie mogę tutaj z nimi spokojnie poradzić. Ten jakiś zbugowany, szalony. Czemu jest pierwszy dzień? Coś się zrąbało. O, nie, żeby tylko mnie nie podpalił. Ja pierdziele. Nie byłem tam na dole, można by też zobaczyć, co tam jest znowu na dole, nie? Tylko wiecie co? Kurczę, żeby nie miał się czym wkopać. Weźmiemy tak. Czy ja byłem tutaj? Nie, nie byłem. Ewidentnie mi to nie było, ale tam jest jakiś boss. Ja pier... Dykam. No tutaj jak zginę, to będzie marnie ze mną. Będzie marnie strasznie. Jeszcze miałem sobie ten, wziąć tą Quantum Suit na tą wyprawę. A ja zapomniałem. Znaczy nie wziąć, tylko w ogóle założyć go. Czemu oni mnie tak bardzo nie atakują, no? To mnie właśnie ciekawi. Widzicie, tam jest jakiś boss. Tam, o tam. Znaczy to pewnie jest jakiś władca czy coś. Zaraz spróbujemy go pocisnąć. Mam nadzieję, że się uda. Ale tu jest rozpierducha. O! Przyszedł. Padaj, panie, padaj. Tutaj nie ma się co ten. Tak czy tak padniesz. Czy teraz, czy później, to dla ciebie to chyba jest mała różnica, kolego. Kolego widzę odbija strzał, ale mu nie wyszło. Sorry, że tak po ciemku, ale naprawdę nie mam pochodni nawet przy sobie. I z czego zrobić chyba też nawet nie mam. Gdzie on jest tutaj? Ciekawy jestem, czy on jest z tych mocniejszych takich jakiś. No na razie robi się by debila. Ewidentnie. O, tak to, tak, on jest z tych mocniejszych, ewidentnie. Kurwa, padnę, czujecie to? Padnę. Ja pierdykam. No, jeszcze zrobił ze mnie debila, no. Dzień dobry. O, skrzynka. Zmieńmy nieco może armorek. Coś, żeby tam powkładać. Armorek zmienimy. Okej. To i to. Lux Malina. Panie! A panu co? Padły. Czego bym mógł się spodziewać, prawda? Nie wkurzaj się, spokojnie. Ja ci nic nie zrobię, proszę strzelenia w ciebie i próby zabicia. Padł.
Wow, kurs, bone. Co to robi? Lol, tego nie, do niczego się nie używa nawet. To na cholerę mi to jest. Lipa. Panie, siedź pan tam w tej skrzynce. Co mogę, to pozbieram z tych esencji właśnie. I w sumie z expa, prawda? Exp musi się zgadzać. I to chyba tyle. Bo tu już mamy wyjście do góry. No i tu już byłem, dokładnie. Dobra. To przejdźmy. Czyli w zasadzie dolny poziom mamy poeksplorowany. Nie tędy, tędy chciałem iść. Szczurze, nie wkurzaj pan mnie. I znowu słychać deszcz, no. Pyk. Teraz jeszcze po headshocie dla panów. O, jaki w ogóle ten unik. Gratuluję, gratuluję, nie ma co. O, się nadziałem na gościa. Wow, znowu bym spadł w dół. No, co za droga. Polskie drogi. To co, idziemy teraz ku górze, nie? Tu powinna być jakaś skrzynka, nie? Nie będzie nic, nie? No dobra. No to na górę, zjedzmy coś, żeby nam się regenerowało przez cały czas ewentualnie. O, cześć. Siemanko, siemanko. Standardowe dupy. Wyposażenie skrzyni macie. Nie ma nic. Co mam parkurzyć czy co? Bez jaj. Nie no, kurde, chłopaki. Nie załamujcie mnie. Aż tak was nie było stać na pieprzone schody? Ale zlamiłem. No to jeszcze raz. Chociaż nie, przecież mam ten Quantum Suit. Cyk, 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 cyk. Złoto oczywiście bardzo przydatne. Kolejka się sama nie zrobi, prawda? Na 1,6,2. O, szalone. Trzeba teraz monitorować, tylko wiecie co? Poziom zbroi, żebym przypadkiem tutaj nie zrąbał. To mi się nie przyda, to mi się też nie przyda. Co tu już jest najwyższy poziom? No kurde, lipnie ten zameczek. Nie powiedziałbym, że jest, że należy do najciekawszych. Bo... No co, tutaj w zasadzie nic nie ma. Takiego... fajniejszego. No, tutaj przeszedłem, tutaj przeszedłem. Na dachu pewnie też nic nie będzie, chociaż tu jest jakaś wieżyczka. A tam też nic pewnie nie będzie. Jedyne co, to jest źródło dobrej, dobre źródło takiej wełny. To co, zobaczymy co jest na dachu. O, skorpion. Dzień dobry. Nie doskoczy, widzę, muszę troszkę jeszcze do góry, o. Teraz jest git. Tutaj też nic nie ma. Co tu się... Skąd tu się wziął w ogóle węgiel? Tak, tak jak mówię, jest dobre źródło takiej... wełny. No nic. Cholera, całe drewno zużyłem. Poczekać, na którym to było balkonie? Na tym? Ta jest. Bo trzeba by sobie zrobić to łóżko. I przespać jeszcze teraz tą... tą noc. Tak, robimy obóz w zamku. Cyk. Cyk. I mamy łóżko. No, żeby was czyściło.
Chodź, 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 mendo społeczna. Ciebie też bardzo nie lubię. Dokładnie. I teraz się uda. Udało się. Lux Malina. Przestało padać? Mam taką nadzieję. Uwaga. Test. Przestało? Tak. Dzień wstał, dzień drugi. No, coś mi się naprawdę spieprzyło. Nie wiem co. Przeleciałem przez niego. Przeleciałem cię, słyszysz, gościu? No teraz to żona raczej dużo nie usłyszy. Ale przeleciałem go. No to kierujemy się znowu do domku. Tamten się już widzę przemienia. A my idziemy sobie w kierunku domku. Kurde, miałem nie używać tego. O, cholera, sprintu. Fucking dirt! Ja pierdziele. Niech ktoś mi przypadkiem nie wmawia znowu w komentarzach, że lawa mi nie zabiera, kurde, energii. Niech sobie wpadnie w lawę i zobaczcie, jak będzie mu świetnie spadać. Nawet teraz wam to pokażę. Mam taką nadzieję, bo tak to będzie fail życia. Uwaga! Wpadam do lawy, to gdzieś w bezpiecznym miejscu. Ja coś to sobie jeszcze zjem. Wpadam w lawę. I patrzcie, jak złazi. I mówcie mi, że mi nie spada. Wmawiajcie mi dalej. Ja pierdzielę. Taki jeden był świetny gościu w komentarzach, że ło, Xalion, przecież to ci nic nie robi. Dobra, także biegniemy dalej do domku. Pyk, 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 pyk. O, jest wioska. Co ty masz do sprzedania, gościu? Na razie za coiny widzę. O, jaka bogata. Czym chata bogata, mówisz, gościu, tak? To zostawię sobie u ciebie jakiś syf, okej? Okay? Skoro już tak... O, ile w ogóle kości. Dobra, na razie tyle. Póki co. Co, doktorku? Heheszki. No i tu już nic nie będą mieć, także można sobie kontynuować wyprawę. No, zobaczmy, co tutaj słychać w mapie. Na mapie całkiem fajne tereny się generują, nie powiem. O, jest i boss, ale nie, bossa bić raczej nie będziemy. Po co, już mamy wszystkie trofea. Teraz jeszcze tak jak mówię, będę sobie chciał zrobić po powrocie wszystkie te stafy. No troszeczkę ich jest. Oprócz tego na razie wiadomo. Teleport, staff. O, staff. Magic Essence. A, to wiem, to się z tego robi dokładnie. Fire staff. Co jest? No, działa. A, bo to nie są te, dobra. Czyli tak, Oton. Heal staff. Poison i tak dalej. To sobie wszystko będę chciał zrobić. Troszkę z tego zejdzie, widzicie? Do każdego jest potrzebny jeden ten. Ale dobra, jak coś, to będziemy jeszcze po prostu chodzić na dungeony i zdobywać tych esencji, prawda? Także żeby sobie zrobić jeszcze takie jedno, tak jakby, takie miejsce do trofeów. Ewentualnie właśnie może zrobię sobie takie miejsce w ogóle na trofea. Jakieś takie malutkie pomieszczonko. I będą trofea. Ogólnie nagrywam to w poniedziałek, także... Jeszcze nie dostałem odpowiedzi co do serii Hardcore. Ale to... Zapewne dacie mi znać, czy chcecie, czy nie chcecie. No, świecie, wczytuj się. Już się wczytałeś? Mam taką nadzieję. Jednak uznałem, że chyba będę biegać w tej normalnej zbroi, znaczy w tej zbrojce, bo... Po prostu strasznie długo będzie nam schodzić z tym. Kurwa, łóżka sobie nie wziąłem. No i żeby czyściło... Och. Dobra. I jeszcze... Mutant. Znaczy mutant. Nie chciałem powiedzieć mutant, tylko mamut. Cześć, mamucie. Jak masz na imię? Powiedz coś. O! Heniek powiadasz. A, to tak jak ten z epoki lodowcowej. Heniek. Dobry był gościu.
Przydałyby mi się owce. Ze względu na to, że chciałbym sobie teraz. Ups. Kurwa, woda, wielka woda. Boże, żeby was czyściło. Wody nie będziemy pokonywać na pewno zbroją. Tylko za pomocą, wiecie, normalnych tutaj łódek. Dziuła. Dziwnie wyglądająca przynajmniej. Tak. Pykniemy sobie workbencha. Kolejnego niestety. Dobra. I zróbmy sobie z dwie łodzie. Dobra, to sobie zbijemy. No i wsiadamy. I płyniemy. Powiedziałem, płyniemy. No rusz dupę. Co jest? No. Dobra. Zobaczymy, co tutaj się kryje w tej wysepce. Nic ciekawego. Także płyniemy w tym kierunku, centralnie. I patrzymy na mapkę, prawda? Tu jest, widzę, wiedźmy teren. A że wiedźmy ja nie lubię, także jej nie będziemy tykać. Martwi mnie ten drugi dzień, no coś się musiało spieprzyć. Wulkan? Tak, wulkan się. Nie, do wulkanu nie wchodzimy. Do wulkanu na pewno nie wchodzimy, po prostu. Już jeden przeszedłem z wami, także drugiego na pewno nie będę już robić. Jeżeli na przykład spotkamy jakiś dungeon, to wiadomo, go zrobimy, prawda? Ale taki dungeon, w którym jeszcze nie byłem wraz z wami. Poczekajcie, bo jest jedna owca. Hamuj, hamuj, hamuj! Podobno mnie czymś da zdobić, tak? Podobno. Znaczy, zbić łódkę. Nie wiem, czy to prawda, na razie nie ryzykuję. Na stateczku już byliśmy, na takim malutkim, także na stateczek też nie będziemy wchodzić. Gdyby taki duży statek się wygenerował, no to fajnie by było. Bo mówiliście, że tam się często da właśnie spotkać ten kilof, który jest mi potrzebny. Ten, co kopie 3 na 3. Do metra by mi się strasznie przydał, bym sobie tylko po prostu kopał. Pyk, 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 pyk. Tutaj bez żadnych pierdół. Cholerka, jak my chcemy od dołu podpłynąć do domu? Chociaż nie. Tak, my podpłyniemy od dołu, a nie od... Dobrze, ja chciałem od dołu. Ja jednak nie chciałem od prawej. Przecież południe jest na dole, więc jakim cudem mógłbym od prawej podjechać do domu? No nie mówcie, że tylko będzie takie coś aż do końca, bo nie wierzę w to, żeby przez 13 tysięcy kratek był sam ocean. Naprawdę, bez jaj. Wpłynie może w to. Patrzcie, jakie chyba fajnie się klify wygenerują. Tak przynajmniej mi się wydaje. No! Fajne klify. Myślałem, że będą większe, ale i tak. Fajnie to wygląda. Patrzcie, widzicie? Z tej strony jest tak fajnie ułożony teren, że to są takie klify. A tutaj na górze jest już gitara. Dobra, wychodzimy na kontynent, prawda? Okej. O, łódeczka sobie tym razem ładnie zaparkowała. Bez tutaj żadnej spiny. Tutaj też się fajny teren wygenerował, takie oczka wodne. No i te świetne źródła ropy naftowej. Naprawdę one potrafią tak zepsuć teren. Bo tyle ropy, tyle ropy. O, jeszcze bym w to wpadł. Do dżungli się nie chce wpierdzielać, bo tam są creepery, które łatwo się chowają. Desert Oilfield. A, to jest cały biom taki. To jest po prostu jakby taka field. Jakby przetłumaczyć field? Prócz, nie wiem, takiej tarczy, prawda? Kurczę, nie wiem. Nieważne. Ważne, że taki jest jednak biom. No to co? O, coś się przegenerowało. To nie ja. Czy to kuje? Nie. To jakieś inne krzaczki kują, może te? Nie, te też nie. Któreś na pewno kują.
Ale nie wiem, czy to z tego modu, czy z innego. O, a fields to są po prostu pola. Teraz sprawdziłem w translatorze. Ho, 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 mądry Xalion sprawdził w translatorze. O, robi się noc, dokładnie. Cholera, nie ma znowu pełny. Ach. Tu może jeszcze spotkać szybko jakąś owcę. Dajcie, proszę, dwie owce. Błagam, dwie owce. Nie kur... nie pantery. Owce! No nie, to jest prawo Murphy'ego. Jak czegoś szukasz, to tego nie znajdziesz, także... Nawet tu się nie łudzę, że znajdę owce. Niby las. Owcy lubią las. Ale no bez jaj, no dajcie jedną owcę. Dwie owce, przepraszam, dwie owce chcę. No bo pewnie pojawi się jedna i dupa. Chociaż może jeszcze na przykład w plecaku mam? Mam jakieś może? Nie mam nic. Nawet troszkę mam tych esencji, także jest dobrze. Coś mogę włożyć tutaj ciekawego? Nie. Nic nie mogę. Kurde. Owce. Nie, teraz to już na pewno nie znajdę. Dzisiaj jeszcze chciałbym dojść do 10, chociaż kurczę, jest już 27 minuta. Także chyba powiem wam, że chyba będziemy spadać. Wbijmy się na jakieś drzewko. No kurde, drzewko. Ogarnij tyłeczek, bo nie mogę... A, żeby cię czyściło. No patrzcie, ja pierdziele. Przesłyszałem slajma. Bez jaj. Dobra, no wbij się tutaj i jesteśmy kwita, dobra. Także w tym odcinku to by było na tyle, dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się, cześć!